Witam serdecznie, chcesz wygrać tego skina, zostaw oczywiście suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jako są pełnoletnim jesteś, użyj kodu Proxy na CaseHugu, wystarczy, że zalogujesz się z linku subskrypcji, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony guziczek, no i tutaj dajmy na to, jakbyś chciał sobie załadować, wpiszesz kodzik Proxy przez 2x, 10% więcej, do każdej wpłaty otrzymujesz i dwie skrzyneczki na start za free, no i oczywiście osoby, które z kodem Proxy wpłacają, mają szansę wygrać takie piękne skiny, więc zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy osoby pełnoletnie. Zapraszam Cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Proxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No a ja bez zbędnego przedłużania wjeżdżam w batelkę, no bo jako iż został ostatni dzień, albo ostatnie dwa dni eventu oczywiście halloweenowego, no to wjedziemy sobie moją ukochaną skrzynkę na trybie oczywiście Joker. 10 takich skrzynek kosztuje nas 5000 zł, więc wjeżdżamy jak najbardziej. No i liczymy, że uda nam się tutaj coś ciekawego z niej wydropić. Mówiąc coś ciekawego, no oczywiście mam na myśli M9 Autotronic, która leci oczywiście dość często z tej skrzynki. Więc zobaczmy, jak będzie teraz. Póki co dostajemy na dziurę, no rękawiczki na koncie moich przeciwników, ale to spokojnie, bo zaraz tutaj dla wuja spadnie M9 i zacznie się, że tak powiem, zabawa. No ale no niestety tutaj, no coś się chyba zepsuło, no bo Dakowi spadła ta M9 i teraz jeszcze rękawiczki i coś tutaj się chyba ewidentnie zepsuło. Kolejne rękawiczki, no powiem tak, co tu się wydarzyło? Nie mam totalnie pojęcia, dwie ostatnie skrzynki zostały. No, 14 tysięcy? Ile, przepraszam? 14 tysięcy. No powiem tak, dostaliśmy naprawdę sromotnie na dziurę i no wydaje mi się, że trzeba otworzyć po prostu tą skrzynkę normalnie, bo no chyba nie stać mnie, żeby tak tracić na tych battlach, więc zobaczmy. No 5 takich skrzynek klasycznie kosztuje nas 2500, więc zobaczmy. Pierwsze otwarcie, mamy oczywiście rękawiczki i 2000 zł. Jest to niestety otwarcie na minus. Kolejne już daje nam M9, więc bardzo fajnie. Niestety tutaj pusto. No dalej kurczę, że tak powiem, podtrzymuję, że jest to naprawdę super skrzynka, tylko no właśnie, no tutaj ostatnio coś strasznie mi ciężko jest dwa otwarcia z rzędu tą M9 trafić, no bo trafisz dwa otwarcia z rzędu taką M9, no i jesteś tak naprawdę już ustawiony, nie? A tak to kurczę, no ostatnio, okej, no albo trafisz dwie w jednym otwarciu, no tak też możemy się bawić. No dobra, no to możemy chyba wrócić na battle i zobaczmy oczywiście, co tutaj ciekawego mi do głowy wpadnie na zakręcenie oczywiście w tej bitewce. Również tutaj oczywiście skrzyneczki mamy Black Week, więc je też sobie wrzucimy. Dorzućmy tutaj oczywiście Toxic Gummy, Tommy Tomato, niech będą dwie. No i niech będzie jedna taka, tutaj chyba motylki lubiły lecieć, z tego co pamiętam. No na poprzednim filmie bardzo ładnie te motylki leciały. No i zobaczmy, bitwa taka, 2x2 oczywiście wjeżdżamy, 15 tysięcy koszt oczywiście takowej bitwy. Poker, Giorgio i Batty. No dzisiaj sobota, to mam nadzieję, że Giorgio tutaj nie pokaże swoich skilli skrzynkowych. No zobaczmy, 615 zł kosztuje ta skrzynka Little, no to niestety o nazwę, no Little Stable, tak ona się oczywiście nazywa, na trybie Joker. A co najlepszego do trafienia, Talon Doppler za 5000. Okej, okay, mamy po parze rękawic ze skrzynki za 600. No spoko, no tutaj jeszcze po AWP-ce Redline, to też jest no prawie 400 zł, a trafiliśmy we dwóch. Tutaj Bajonetic Autotronic spada z tej skrzynki, więc to też jest fajny profit, no ale tutaj niestety no ma za czwórkę, no i niestety moi przeciwnicy no obejmują prowadzenie, no tutaj niewiele nam to da, ten Falkion, jak oni trafili tutaj i na Wajkę i Gamma Dopplera. Zobaczmy dalej, no teraz wjeżdżają dwie mocne skrzynki za ty... Ooooo, to właśnie chodziło! No i tak mówiłem o tych motylkach, no i uratowały tak naprawdę, że tak powiem, tą bitwę, no i po 20 kapci udało nam się wygrać, 5 koła udało nam się takiej bitewce zarobić, więc super, fenomenalnie, 38 tysięcy, no dobra, 2 dni mamy na te skrzynki, to sobie zakręcimy, tam sobie zakręcił oczywiście na trybie Joker, 5 takich będzie nas kosztować 1600 zł, uuu, 1800, no dobra, 200 na plus, udało nam się oczywiście tutaj zarobić, ale ja chciałem, no to już tak powiem, w głównej mierze otworzyć tą skrzynkę za 5000, więc wjeżdżam w jedną taką skrzynkę, no i to jest to gigantyczny minus.
trzeba to sobie powiedzieć. I jeszcze raz, zobaczmy teraz. Znowu nie za 1000 złotych. Do 3 razy sztuka, to jest znowu niestety minus. No i czy, że w końcu spadnie jakiś item, który da mi zarobić. Wiem, że straciłem już naprawdę bardzo dużo w tym momencie na tej sni. No dobra, 18 tysięcy, można tak to powiedzieć. No dobra, coś tam odbiliśmy, tutaj 3 koła. No niestety, no póki co tak często tego profitu nie udało nam się zrobić. No tak naprawdę to było jedno otwarcie, które dało nam fajny plus. No ale reszta, no reszta to jest tragedia, trzeba to sobie powiedzieć. Zobaczmy. No powiem tak, no już chciałem powiedzieć, że to jest ostatnia szansa dla tej skrzynki. 50 kapci, no powiem tak. Otwarcie naprawdę fenomenalne. Dziękuję za oglądanie. Hasło konkursowe. Napisz w komentarzu swoje wymarzone rękawiczki w CS-ie, jakie chciałbyś mieć. A ja się z wami żegnam. Do następnego filmu i siemano!